Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem z Audi A4 B7, czyli z kolejną generacją A4, taką chyba najbardziej w obecnych czasach poszukiwaną. No i zaczynamy. Na początek kilka ważnych dat. Samochód zadebiutował na rynku w roku 2004, zastępując model B6. Tak naprawdę był z grubsza zmodernizowaną B6, czyli można powiedzieć, że to taki po prostu grubszy lifting modelu B6. Auto rozpoznacie m.in. po zmienionym przednim grillu, znacznie większym, po zmodyfikowanych przednich i tylnych lampach i m.in. po innych wersjach silnikowych. Od 2004 roku w ofercie dostępny był sedan i kombi, w 2006 do oferty dołączył kabriolet. 2008 rok to koniec produkcji auta i w tym czasie pojawił się model B8. Jego test również znajdziecie na moim kanale, B6 też jest na moim kanale, B5 też. I tak, jeżeli chodzi o silniki benzynowe, to podstawowy silnik to jednostka 1.6 o mocy 102 koni mechanicznych. Jednostka ta ma bardzo słabe osiągi, pierwsza setka pojawia się na prędkościomierzu po około 12 sekundach. Za to jest to silnik niezawodny, potrafi mało palić, ale jak go dobrze rozkręcicie i będziecie mocno go piłować, to i 11 litrów też spali. Według mnie ogólnie jednostka dobra, ale niestety troszeczkę za słaba do tego modelu, więc według mnie lepiej zdecydować się na coś mocniejszego. Do wyboru jest jeszcze silnik dwulitrowy, 130-konny, który ma już troszeczkę lepsze osiągi. 10 sekund do 100 na godzinę, całkiem przyzwoicie przyspiesza, da się tym spokojnie wyprzedzać. Jedyny mankament tej jednostki to duże zużycie oleju. Oczywiście nie pojawia się we wszystkich egzemplarzach, ale taki problem się pojawia i przed zakupem raczej tego niestety nie sprawdzicie. Zużycie sięga nawet 1 litra na 1000 km. Jeżeli będziecie mieli farta, to oczywiście problem Was nie będzie dotyczył. Jeżeli traficie na felerny egzemplarz, no to takie zużycie będziecie mieli. No i pomoże dopiero wymiana pierścieni tłokowych. Kolejna jednostka to jednostka 1.8 Turbo, chyba najbardziej poszukiwana i najbardziej taki racjonalny wybór. Kompromis pomiędzy dobrymi osiągami, a jeszcze w miarę rozsądnym spalaniem. Oczywiście można też zamontować do tego silnika gaz, wtedy koszty jakby spadają utrzymanie auta. Silnik ten ma 163 konie, do setki przyspiesza w 8,6 sekundy około, oczywiście w zależności od rodzaju nadwozia te osiągi się tam minimalnie różnią i skrzyni. Jest to silnik dość udany, trwały, ale niestety na rynku jest też wiele egzemplarzy zajechanych, gdzie trzeba wymienić turbosprężarkę. No wiadomo, turbosprężarkę to w każdym silniku z turbo prędzej czy później trzeba będzie wymienić, więc to nie jest jakaś tam wada. Ale zdarzają się też problemy z przytartymi panewkami, zwłaszcza jeżeli ktoś jeździł na nieodpowiednim oleju i mocno ten silnik katował. Oraz spotykane są przypadki również nadmiernego zużycia oleju silnikowego. Jeżeli kupicie samochód od osoby, która dbała, regularnie wymieniała olej co 10, 12, 15 tysięcy raczej i oczywiście też nie katowała silnika na zimnym, czego też nie sprawdzicie przed zakupem, no to będziecie mieli wtedy auto dość niezawodne i o dobrej dynamice. Dostępny jest również silnik 2.0 TFSI, czyli z wtryskiem bezpośrednim. Może mieć moc od 200 do 220 koni. Osiągi, no to tam około 7 sekund do 100, także całkiem przyzwoite. Jeżeli chodzi o niezawodność tej jednostki, to jednostka dość udana, aczkolwiek miewa problemy właśnie ze zużyciem oleju, tutaj również kłaniają się pierścienie tłokowe, no i to zużycie może też tutaj dochodzić do 1 litra na 1000 km. Oczywiście jest to i tak jednostka bardziej udana niż nowsze silniki wprowadzone w kolejnej generacji auta, które już praktycznie prawie że w każdym egzemplarzu to zużycie oleju było dość potężne. To jest jeszcze taki ostatni bastion. Z czasem może zdarzyć się tak, że na zaworach osadza się nagar, lub oczywiście na wewnętrznych elementach głowicy. Spowodowane jest to tym, że po prostu macie wtryskiwacze bezpośrednio w komorze spalania, a nie w kolektorze dolotowym. No i efekt tego jest taki, że cząsteczki benzyny i cząsteczki oleju się nie dopalają wszystkie i tam się gromadzą i co jakiś czas trzeba to czyścić. Najczęściej objawy tego są takie, jeżeli macie dużo tego nagaru, że na przykład macie dużo słabsze auto, no bo moc spada, przez to, że auto nie oddycha tak jak trzeba, bo jest zapchane nagarem, albo po prostu są problemy z odpaleniem auta na zimnym silniku. Najskuteczniejsza metoda to piaskowanie
łupinkami, zmielonymi łupinkami orzechów. Jest to metoda, która przyszła do nas między innymi z Ameryki. Jest to chyba najlepsza metoda i najskuteczniejsza, nie trzeba rozbierać, bo można też rozebrać i to mechanicznie czyścić, ale to jest więcej roboty. Najlepiej oddać to komuś, kto ma specjalistyczny sprzęt i nie łudźcie się, że wydając kilka stówek na wodorowanie coś wam to da. Generalnie odradzałbym tego typu zabiegi, bo to pieniądze wrzucone w błoto. Raczej szukajcie kogoś, kto po prostu zrobi wam to czyszczenie tymi łupinkami orzechów. W silnikach 2.0 TFSI zdarzają się również problemy z pękającym popychaczem pompy paliwa. Tak naprawdę nie jest to droga część, bo dobrej jakości zamiennik około 100 kosztuje. Musicie się trochę tam nagimnastykować, żeby to wymienić, bo to jest w trudno dostępnym miejscu, ale pewnie za kilka stówek zrobi wam to każdy mechanik, więc jest to do ogarnięcia. No i topowy silnik to jednostka 3.2 FSI wolnossąca. 256-konna, tu przyspieszenie do setki jest tak naprawdę niewiele lepsze niż 2.0 TFSI, czyli 6,8 sekundy około, także osiągi bardzo zbliżone. Tutaj serwis jest troszeczkę droższy, bo niestety jednostka ta ma wadliwy łańcuch rozrządu. Przy 150 tysiącach zwykle wymaga wymiany. Jeżeli słyszycie, że podczas odpalania silnik metalicznie stuka, no to niestety prawdopodobnie ten rozrząd będzie do wymiany. Czasami zdarza się tak, że oprócz rozrządu trzeba wymienić też wariatory zmiennych faz rozrządu. Z tego co mniej więcej się orientowałem, to koszt samej wymiany bez wariatorów łańcucha to około 5, 6 lub 7 tysięcy, no w zależności od tego, czy jest to duże miasto, czy robicie to na częściach z ASO, czy robicie to na dobrej klasy zamiennikach. Myślę, że dobrej klasy zamienniki w zupełności tutaj wystarczają. No i też zależy od tego właśnie, ile bierze mechanik. Takie wam ceny podaję orientacyjne, ale może ta cena się różnić. Jeżeli macie znajomego, no to też może wam to taniej zrobić, więc tak to mniej więcej się kształtuje. Musicie też wziąć pod uwagę to, że auto się starzeje, ceny lecą w dół i może się to zmieniać. Dostępne były również wersje V8 w S4 i RS4. Niestety nie będziemy tutaj poruszać tematu tych samochodów. Ze względu na to, że warto by było zrobić o nich osobne odcinki, więc jeżeli będzie taka okazja, to to filmy o tych autach nagram. Z ciekawostek mogę wam jedynie powiedzieć, że w przypadku na przykład RS4, zresztą w S4 też się tak zdarza, jeżeli mocno po prostu nabiją wam się zawory nagarem, to są znane takie przypadki, że moc spada nawet prawie o 50%. Widziałem Audi RS6 na pewnym forum brytyjskim, któremu moc spadła do 260 koni mechanicznych. No i niestety trzeba było ten nagar czyścić, więc dlatego warto się zainteresować, jeżeli macie wtrysk bezpośredni. Wizyta na hamowni na pewno nie zaszkodzi. Wtedy będziecie wiedzieli, jeżeli jest spadek mocy, że prawdopodobnie jest to nagar. Oczywiście nie jest to 100%, że zawsze to jest nagar, ale jest duża szansa, że właśnie jeżeli macie sporą utratę mocy, że winny jest nagar, ale kwestia jest też oczywiście dobrej diagnostyki. Więc 1.8 turbo, najlepsza według mnie jednostka. 2.0 TFSI też możecie wziąć, ale po prostu bierzcie pod uwagę fakt, że trzeba się liczyć właśnie z drobnymi usterkami lub troszeczkę ryzykujecie, że może być większe zużycie oleju. 3.2, no to dla koneserów bardziej, ale podobne są osiągi jak w przypadku 2.0 TFSI, więc nie wiem, czy do końca jest sens, bardziej dla dźwięku, ale też nie liczcie, że to będzie brutalny dźwięk, tak jak w RS4. Osoby lubiące spokojną jazdę, ewentualnie 2.0 wolnossące, no ale trzeba się też liczyć z tym ryzykiem tego zużycia oleju. Oprócz jednostek benzynowych dostępne są oczywiście diesle. Podstawowa jednostka to silnik 1.9 TDI 115-konny, osiągi dość przeciętne, 11 sekund do 100. Wyprzedzać się tym da, ale bez rewelacji. No silnik lubi tuning, więc możecie go troszeczkę sobie podtuningować, ale też bez przesady i wtedy będzie trochę bardziej dynamiczny. Na szczęście w tej jednostce nie spotkałem się z przypadkami uszkodzenia wału korbowego, tak jak to jest w Passacie B6. Gdzie jednostki o znaczeniu BXE i BLS właśnie miewają problem z wadliwym wałem. Tutaj jednostek o tych kodach nie ma. Jest jeszcze dostępna jednostka 2.0 TDI o mocy 140 lub 170 koni z pompowtryskiwaczami niestety. Dlaczego niestety? Bo wersja z pompowtryskiwaczami, o ile zapewnia no, dość przyzwoitą dynamikę, szczególnie ta wersja 170-konna, ale 140-konna też w zupełności wystarcza. No to niestety oprócz awarii pompowtryskiwaczy, tutaj zdarzają się przypadki wycierania zębatki napędu pompy oleju.
Są różne patenty, więc można to już obejść i wiele osób już sobie z tym poradziło. Występują też problemy z pękającą głowicą. Też w niektórych autach ten problem już rozwiązano, więc jeżeli macie auto, w którym poprzedni właściciel te problemy rozwiązał, ma na to faktury, dokumenty, to jest duża szansa, że raczej tych problemów już mieć nie będziecie, no ale trzeba pamiętać o tym, że w 2.0 TDI akurat w tym aucie takie problemy występowały lub występują nadal w zależności od egzemplarza. Dostępne są również silniki V6. No i oczywiście podstawowy silnik V6 to jednostka o pojemności 2,5 litra TDI o mocy 163 koni mechanicznych. Konstrukcja znana już tak naprawdę od lat 90. Tutaj osiągi, powiem Wam szczerze, no jak na silnik V6 tutaj bez rewelacji, no bo 8,8 sekundy. Nie jest źle, no ale nie oszukujmy się, jak na V6 jednak macie troszeczkę większe oczekiwania od tego silnika, że będzie trochę lepiej jechał. Ale też nie jest mułowaty, więc powiedzmy, że osiągi ma w miarę rozsądne jak na taką jednostkę, ale też spalanie jest bez szału, więc ja jednak bym tego silnika nie brał. Zaraz Wam powiem, który bym wybrał z V6. Ale ten silnik, no to jeżeli macie fajny egzemplarz zadbany, możecie się zastanowić, ale ja bym sobie jednak odpuścił, bo sporo zużywa paliwa, tak naprawdę niewiele z tego wynika. Tu też zdarzają się awarie wtryskiwaczy, pompy układu wtryskowego, no i też wycierają się krzywki lub pękają te krzywki na wałkach rozrządu. Ten problem nie jest już tak często spotykany jak w modelu A4 B5, ale nadal występuje, więc jeżeli chcecie taki silnik wybrać, uparliście się albo jest jakaś okazja, że za niską cenę, no to albo liczcie się z tym, że po prostu trzeba będzie te wałki wymienić, albo po prostu kupujcie egzemplarz, który ma te wałki już wymienione i wtedy będziecie mieli raczej problem z głowy. Przede wszystkim sprawdźcie, czy silnik nie szarpie na zimno, bo jeżeli szarpie, no to właśnie albo są to wałki, albo pompa wtryskowa, najczęściej takie są problemy. Oczywiście mogą być też inne, ale te są najczęściej spotykane przy takich objawach. Także, no, tak jak mówię, możecie tą jednostkę wybrać, ale ja bym jednak jej nie wybierał, bo według mnie ciekawsze są silniki nowszej konstrukcji, czyli silnik 2.7 180-konny. Ten jest tylko 40 szybszy, więc nad tym jeszcze bym się też grubo zastanowił, czy go warto brać, ale 3.0 TDI to jest tak naprawdę bliźniacza konstrukcja do jednostki 2.7. Niewiele się różni, koszty eksploatacji podobne, spalanie niewiele większe, a tak naprawdę osiągi dużo lepsze. W przypadku 2.7 macie 8,4 sekundy do 100, w przypadku 3.0 macie 6,8 w wersji 233-konnej lub w wersji 204-konnej 7,2. Więc ja bym zdecydowanie, jeżeli już V6 chcecie wybrać, no to 3.0 i wtedy macie, no wiadomo, też takie auto będzie droższe niż 2.7 czy 2.5, no ale według mnie warto, bo jednak te osiągi są też lepsze niż w tych wersjach słabszych. Jeżeli chodzi o problemy jednostek 2.7 i 3.0, to jest to problem z rozciągającym się łańcuchem rozrządu. 200 tysięcy powinien wytrzymać ten rozrząd, no ale różnie z tym bywa, tak? Czasami w niektórych autach wytrzymują i 300 tysięcy, w niektórych lekko po 200 już wymagają wymiany, także zależy, na jakie auto traficie, jak było serwisowane, tu też kluczem jest wymiana oleju co 10, 15, 12 tysięcy, jeżeli wymieniany był olej rzadziej, no to jest duża szansa, że ten rozrząd szybciej poleci. Warto wspomnieć też o klapkach w kolektorach ssących, które również się zacinają, tak jak w większości współczesnych diesli, a z racji tego, że macie tutaj V6 i dwa kolektory, więc tak naprawdę też tych klapek jest więcej. W silnikach 2.7 i 3-litrowym zastosowano wtryskiwacze Common Rail. One też nie są wieczne, przy 200-300 tysiącach mogą wymagać już wymiany. Do tego pamiętajcie, wybierając diesle, że jeżeli wybieracie skrzynię manualną, no to prędzej czy później koło dwumasowe będziecie musieli wymienić. Też myślę, że tak około 250 do 300 tysięcy to koło dwumasowe wytrzyma. Oczywiście, jeżeli będziecie jeździli szybko, agresywnie, może posypać się szybciej. W automatycznych skrzyniach biegów przy około 300 tysiącach tak naprawdę może dojść do uszkodzenia sprzęgła hydrokinetycznego, więc to też będą koszty, powiedzmy, od 3 do 5 tysięcy, w zależności jaki warsztat, jakie części i tak dalej. No jeżeli auto ma filtr cząstek stałych, najczęściej w wersjach sześciocylindrowych, tych mocniejszych, to też trzeba się liczyć z tym, że jeżeli będziecie jeździli głównie po mieście, nie będziecie raz na miesiąc, raz na te, powiedzmy,
3-4 tysiące, nie będziecie przepalali tego filtra, no to on się może zapchać. Tyle jeżeli chodzi o silniki. Wspomnę jeszcze o kilku usterkach typowych dla tego modelu poza silnikami. Jedną z najpoważniejszych usterek jest awaria sterownika w skrzyni Multitronic, która następuje przy 200-300 tysiącach, czasami nawet wcześniej. Zdarza się też, że jeżeli ktoś nie wymienia oleju co 60 tysięcy w tej skrzyni, no to opiłki potrafią tam uszkodzić łańcuch lub walce, które znajdują się w tej skrzyni. Oczywiście też czasami dochodzi do rozciągania się łańcucha, łapie luzy i skrzynia nie działa tak jak trzeba. Kompleksowy remont to tak naprawdę kilka tysięcy złotych, więc jeżeli kupiliście dość tanie auto, to inwestycja średnio opłacalna, chyba że chcecie długo je użytkować, ale z tą skrzynią nigdy nie wiadomo, więc ja bym raczej unikał aut z multitronikiem, chyba że jest na przykład okazja kupienia takiego samochodu w dobrej cenie, z małym przebiegiem, no to ewentualnie możecie teoretycznie zaryzykować, ale to już na własną odpowiedzialność. Kolejna typowa usterka to tak naprawdę luzy w przekładni kierowniczej. Często po prostu, szczególnie w autach z dużymi felgami, ale też i w tych, gdzie macie felgi 15 czy 16, przekładnia łapie luzy, no i po prostu wymaga albo regeneracji, albo kupicie nową i zamontujecie i po prostu już nie będziecie musieli wtedy regenerować. Jeżeli chodzi o inne usterki, to muszę wspomnieć również o przednim zawieszeniu. Jest to tak naprawdę bardzo fajna konstrukcja, bo dzięki temu auto prowadzi się precyzyjnie w zakrętach. No wiadomo, jest troszeczkę podsterowne, ale i tak bardzo się dobrze prowadzi. No i zawieszenie zapewnia dobry kompromis pomiędzy komfortem a taką charakterystyką właśnie sportową. Niestety, jako że ma 8 wahaczy, czyli tak naprawdę po 4 na koło, może zdarzyć się tak, że jeżeli dojdzie do uszkodzenia przedniego wahacza albo tylnego, jednego z tych na dole lub na górze, no to koło Wam stanie w poprzek i Wy wpadniecie do rowu. Ale to jest sytuacja bardzo skrajna. Mimo to warto regularnie sprawdzać te wahacze, w jakiej są kondycji, wtedy raczej Wam to nie grozi. Niestety wahacze są dość drogie, no i najlepiej oczywiście wymieniać wszystkie, tak? Odradzam kupowanie taniego chińskiego dziadostwa, pomimo tego, że wiele osób Wam będzie mówiło, że ja mam takie wahacze, jeżdżę, jest super. To nie jest do końca prawda, bo tak naprawdę po pierwsze tanie chińskie wahacze często sprawiają, że nie możecie prawidłowo ustawić geometrii i Wam żre opony. Po drugie, taka guma też jest nietrwała w takich wahaczach, no i nawet się możecie nie zorientować, kiedy dość szybko Wam taki wahacz poleci i właśnie koło Wam stanie w poprzek. No i po trzecie też jakość tych wahaczy jest przypadkowa, tak? Jeden kolega kupi, będzie super, wy kupicie i okaże się, że i tak musicie kupić wahacze lepszej firmy, dlatego nie oszczędzajcie na tych wahaczach. Używek też nie kupujcie, bo też nie wiecie, ile wytrzymają. Jeszcze inne usterki, które występują w tym aucie, no to m.in. wypalające się piksele w wyświetlaczach. No i kolejne usterki to jakieś drobne usterki elektroniki typu niedziałające szyby, centralny zamek, rozprogramowujący się kluczyk, niedziałający szyberdach, ale to już są takie problemy właściwie drobne, czy na przykład niedziałające wycieraczki przez to, że zacierają się w nich silniczki. Jeszcze jest jedna usterka dość kontrowersyjna, właściwie to jest taka bardziej wada tego samochodu niż usterka. Oczywiście Audi zawsze robiło auta dobrze zabezpieczone przed korozją, które no, nie gniły, szczególnie B5, B6 były rewelacyjnie zabezpieczone przed korozją. W B7 już widać pierwsze oszczędności, no i efektem tego są właśnie korodujące przednie błotniki. Oczywiście na razie jeszcze póki co nie jest tak, że przez korozję pojawiały się dziury, ale pojawia się już nalot też na niektórych elementach podwozia, ale nie jest to jakaś póki co jakiś poważny problem. W tym odcinku to już wszystko, a ja zachęcam Was oczywiście do udzielania się w komentarzach. Jeżeli mieliście takie auto, ktoś ze znajomych miał, no to warto napisać, co tam wymienił, czy się psuło, czy się nie psuło. Ja ogólnie uważam, że to jest dość udany model, także mogę go śmiało polecić. Jakieś tam bolączki ma, ale jak się odpowiednią jednostkę wybierze, odpowiednią skrzynię, to raczej poważnych problemów z nim mieć nie będziecie. Warto pochwalić na przykład napęd quattro, który jest bardzo trwały, w przeciwieństwie do napędów w BMW, które już takie trwałe nie są. No i zachęcam Was oczywiście do udostępniania tego filmu na swoich mediach społecznościowych, na Facebooku. Zachęcam do subskrybowania kanału, łapkowania.
Zachęcam do odwiedzania mojego Facebooka i TikToka. Zachęcam do odwiedzania mojego Instagrama. No i widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć!